No to myślę, że przez ten rok nauczania zdalnego na pewno nauczyłem się, jak uczyć się przez komputer, bo no jest dla mnie jakaś tam nowość, no bo jednak troszkę to odbiega od takiego nauczania stacjonarnego. No i wiadomo, że takie nauczanie stacjonarne jest o wiele łatwiejsze, no ale przez ten rok już myślę, że się nauczyłem właśnie uczyć się przez ten komputer. No, wydaje mi się, że zmienił się bardzo, bo od roku z małą przerwą praktycznie siedzę w domu i mam 2 metry do szkoły. No, nie mamy też takiego kontaktu, nie mam też takiego kontaktu z innymi osobami z otoczenia ze szkoły i z ludźmi, którymi się na co dzień normalnie spotykałam. Więc no, bardzo się zmieniło, nie mając, siedząc cały czas przed komputerem od rana do południa, potem i tak trzeba zadania robić. Więc no, szkoła wygląda zupełnie inaczej. Czego zaczynając chodzić do szkoły w ogóle w życiu, nie myślałam, że będzie taka sytuacja, że ja będę miała szkołę w komputerze. Jak zmieniłam się sama? Wydaje mi się, że jakoś bardzo się nie zmieniłam. Może trochę stałam taka, przez to, że nie mamy kontaktu z innymi, tak jak wcześniej, z innymi osobami, to taka mniej otwarta jestem. Która bardziej może wstydliwa, ale tak poza tym to jakoś bardzo się nie, chyba nie zmieniłam. Myślę, że rok ten nie za bardzo zmienił moje życie. Byli ci sami ludzie, ci sami koledzy, ta sama szkoła, tylko że online. Jednak, mimo wszystko, wydaje mi się, że rok ten zmienił bardziej mnie niż moje życie, ponieważ musiałem zmienić swoje podejście do szkoły i do nauki. Musiałem nauczyć się samodyscypliny, żeby robić wszystkie zadania i inne prace. Wcześniej to nauczyciele, można powiedzieć, wymuszali od nas tą samą dyscyplinę, żeby wykonywać te prace, a teraz no, my sami musieliśmy się przysłowiowo do tej pracy zmuszać, więc właśnie uważam, że to jest we mnie największa zmiana. Jak ten rok zmienił moje życie? No, na pewno zmienił to, że mamy szkołę online. To ogólnie to cała sytuacja podczas minionego roku to mnie za bardzo nie zmieniła ani mojego życia. Ale na pewno była wyraźna zmiana między tym, co mieliśmy w roku poprzednim, a tym, co było w tym roku, ponieważ mieliśmy lekcje online, nie można było się z nikim spotkać. Tak dziwnie było. Jak ktoś leżał w szpitalu, to nawet do niego przyjść nie można było. Ogólnie ten rok, no, moje życie zmienił diametralnie, jak w sumie życie każdego, no bo przeszliśmy na lekcje zdalne. Musiałam, może nie tyle co nauczyć się samodzielności, bo wcześniej już byłam taką dość samodzielną osobą, ale tak nauczyć się takiego planowania rzeczy. A sama to w sumie nie wiem, chyba się za bardzo nie zmieniłam. Nauczyłam się, że poprosić kogoś o pomoc to nie jest wstyd i że no, za bardzo przejmuję się tym, co ludzie powiedzą na mój temat, a oni pewnie nawet nie myślą w sensie o mnie, a ja się za bardzo tym przejmuję, co sobie o mnie pomyślą. Nauczyłem się, że bardzo ważny jest kontakt z innymi osobami. To z klasy albo ze szkoły, bo zauważyłem, że straciłem sporo kontaktów z ludźmi, z którymi normalnie w szkole miałem bardzo dobry kontakt. O sobie nauczyłem się, że lubię pomagać innym. Objawiło się to w taki sposób, iż podczas tych lekcji zdalnych zawsze staram się tłumaczyć kolegom i koleżankom te zagadnienia, z którymi oni mają problemy, a ja wiem, że no, po prostu potrafię te zagadnienia. A o innych nauczyłem się tego, że nigdy nie będę w stanie w 100% zrozumieć innego człowieka. Nauczyłam się o sobie raczej nic. Na pewno zaczęłam doceniać różne rzeczy, to, że na przykład mogę wyjechać gdzieś w wakacje albo w ferie. A o innych nauczyłam się tego, że są bardzo pomocni. Nie przypuszczałam, że ludzie mogą tacy być, jak lekarze siedzą w tych kombinezonach po prostu od rana do nocy przy ludziach i im pomagają. To nie spodziewałam się, że ludzie mogą tacy aż tak bardzo pomocni być. Czego nauczyłem się o sobie? O sobie nauczyłem się tego, że
że nie lubię siedzieć w zamknięciu, że... Że jak jestem sam, to jestem taki przygnębiony. I to chyba wszystko. A o innych nauczyłem się, że się o nic nich nie nauczyłem nowego. Bo mimo to, że jest nowa uczennica w klasie, to zawierać nowe znajomości albo i odnawiać stare nie jest łatwe ani w rzeczywistości bez koronawirusa, ani tym bardziej przez internet, bo trudno się z kimś dogadać przez kamerkę. Na początku, w ten rok bałam się o moich bliskich i o starsze tam babcie, prababcie. Na szczęście nic się nie stało na razie, ale to jest taka jedna rzecz, która się bardzo obawiałam. No i ogólnie o to, że bardzo dużo ludzi zginie. Znaczy już zginęło, ale to nadal, ta liczba nadal się powiększa i chyba nie zamierza przestać i to te trochę mnie to przeraża. Myślę, że rok temu nie bałem się za bardzo niczego. Bałem się tego, że jakoś nie dam rady właśnie przez ten komputer się uczyć, że będzie to dla mnie gorsze, ale jednak już się nauczyłem i no i już się niczego nie boję raczej. I nie mam żadnych obawów co do następnych miesięcy. Bałem się rok temu tego, że nie wrócimy do szkoły w ogóle, albo że nie wrócimy przez dłuższy okres, czyli chociażby ten miniony rok, ale na razie nie obawiam się w sumie niczego, bo taka sytuacja jak teraz to się nie powtórzy w najbliższych latach, bo obecnie jest. I wcześniej się bałem, że nas zamkną. Potem sobie stwierdziłem, że nawet gdyby nas zamknęli na zawsze, to musiałbym się z tym jakoś pogodzić. Mimo, że oczywiście chciałbym wrócić do szkoły, ale tak to teraz niczego się nie boję. Ani się nie obawiam, bo... Wtedy to się bałam, że się zarażę i że no... Umrę, a teraz to się boję, że już nigdy nie wrócimy do szkoły. I nigdy to się nie skończy. Rok temu obawiałem się, jak widać słusznie, tego, że nie wrócimy do tej szkoły w zeszłym roku szkolnym. No i niestety stało się to. A teraz nie obawiam się już niczego, bo naprawdę nic nie jest w stanie mnie zaskoczyć. Odskocznie od codzienności stanowią dla mnie rozmowy i spotkania z przyjaciółmi, książki, gry planszowe i czasami dobry film. A o koronawirusie pozwala zapomnieć mi wszystko, co nie mówi o tym wirusie. Jak się spotkam z przyjaciółmi czasami, albo jak idę na spacer z psem, albo czytam sobie książki. Dla mnie... Taką odskocznią są moje zajęcia sportowe, szarfy, bo to jest właściwie jedyna rzecz, która od roku się w ogóle nie zmieniła, czyli tam chodzę cały czas regularnie na te zajęcia. No i to jest właśnie jedna rzecz, która się nie zmieniła, więc będąc tam nie czuję się, żeby to było jakoś inaczej. I to jest też moją odskocznią i zapominam tam naprawdę o wszystkim. Co stanowi odskocznię? Stanowi to, że mogę pójść do biblioteki wreszcie. Po kilku miesiącach, że mogę poczytać książki i że mogę programować. No to na przykład na naradzie, często sobie po naradach takimi grupkami gramy sobie w jakieś gry online, w jakieś kalambury i inne właśnie takie gry i to właśnie wtedy po prostu i mogę ten kontakt coraz bardziej jakby tak, no właśnie powiększać, że tak powiem. No i po prostu to też zapominam o tym, no i po prostu sobie gramy. No po prostu czuję się tak, jakbyśmy byli w klasie, byśmy grali w jakieś planszówki. Marzę obecnie najbardziej, żeby ta cała sytuacja się skończyła, żeby mógł się wreszcie ze wszystkimi spotkać. Oczywiście nie naraz.
Najbardziej teraz marzę, żeby wrócić już do szkoły, żeby ten koronawirus się skończył, żeby było wakacje i żebym zdała egzamin ósmoklasisty. Co prawda jestem w szóstej klasie dopiero, ale ja i tak się tego bardzo boję. No to obecnie najbardziej marzę o tym, bo co od 7 lat co rok jeździmy do Włoch i niestety przez to, że no w tym roku był ten koronawirus, niestety nie mogliśmy pojechać. No i no na razie najbardziej właśnie bym chciał pojechać do Włoch i zapomnieć o tych wszystkich wirusach, no i po prostu tak mieć takie wakacje. Obecnie najbardziej marzę o wyjeździe w góry, bo zawsze od urodzenia moi rodzice zabierali mnie w góry, nad morze, dbali o to, żebym wyjeżdżała, a w tym roku no, nie udało się tego zrobić w ferie, na szczęście niedługo wyjeżdżam, ostatnie właściwie terminy, bo już się robi coraz cieplej. I to było takie moje obecne marzenie, bo no, niby dla mnie to było zawsze normalne, bo od urodzenia wyjeżdżałam tam gdzieś w góry, ale gdy raz zacząłem, no a gdy tego w tym roku jakby nie miałam nie jechać, to zaczęło mi tego brakować i też właśnie zaczęłam doceniać to, że mogę wyjeżdżać w góry albo nad morze i w ogóle mogę podróżować. Najbardziej marzę o zakończeniu tej całej pandemii, bo już naprawdę nie mogę o tym słuchać. Po prostu zawsze, kiedy słyszę coś o tej pandemii, no to dostaję białe gorączki.